Hej, cześć moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Bloons Tower Defense 6 u mnie na kanale. Na samym wstępie chciałem z góry podziękować każdej osobie, która już w tym momencie zostawi pozytywną ocenę pod tym materiałem i tym samym po prostu okaże wsparcie dla tego, co robię i dla mojego kanału. Także jeszcze raz z góry dziękuję, a my dzisiaj robimy tak naprawdę kontynuację wczorajszego filmu. Wczoraj graliśmy Blunariusa na normalnym poziomie trudności, dzisiaj będziemy grali tego samego Blunariusa na poziomie trudności elitarnym. Przy okazji wyjaśnię, co się wczoraj wydarzyło, że nie udało mi się zbudować mrocznej świątyni. Mam nadzieję, że film wyjdzie ciekawie, nie zamierzam przedłużać, przejdźmy sobie do gry. Dobrze, jesteśmy już w grze, tak widzicie, elitarny Blunarius za 39 rund, nie gramy z żadnymi powersami, no chyba, że z takimi, które nie wpływają bezpośrednio na grę, tylko na wygodę. Czyli wiadomo, farmerów sobie jakiś kupimy. Kupimy sobie również, czy tych botów nie muszę kupować, po prostu żebyśmy automatycznie mogli używać niektóre skille, to jest raczej takie ułatwienie techniczne, aniżeli, no nie wiem, jakieś, no wiecie o co chodzi, no, nie jest to cash drop, tak, nie jest to cash drop. Słuchajcie, jeżeli chodzi o to, dlaczego nie udało mi się zbudować mrocznej świątyni, to odpowiem na to pytanie na dzisiejszym odcinku w momencie, w którym będę tę mroczną świątynię budował, tak? Planuję postawić mroczną świątynię w momencie, w którym pojawi się czwarty tier Blunariusa, także na czwartym tierze będzie mroczna świątynia. Także tak to wygląda. Jeżeli chodzi o miejsca na farmy, ogarnąłem sobie lepsze miejsce na farmienie niż w poprzednim filmie. I dokładnie będziemy sobie farmili w tym miejscu. Tu będzie stał Monkey Village, wokół tego miejsca będą stały farmy. Także to jest naprawdę fajne miejsce. Przypominam, zasady tego licza, znaczy tego Blunariusa, którego gramy, są takie, że są spore ograniczenia odnośnie ilości jednostek, jakie możemy postawić. Możecie sobie chociażby zobaczyć, że jeżeli chodzi o dart małpkę, czy o małpkę z bumerangiem, czy o łódki, to możemy postawić tylko 2 sztuki tych jednostek. Specjalnie wymieniłem te 3, ponieważ do nich są paragony. Czyli nie możemy postawić 3 paragonów z 4, jakie są dostępne. Możemy postawić paragon do ninja małpki i to sobie też zrobimy, ale to oczywiście dużo, dużo później. Wydaje mi się, że ja ten początek mocno przeskipuję. Ogółem to tak, udało mi się tego elitarnego Blunariusa zrobić. Robiłem go, to tak jeszcze tytułem informacji. Przygotowywałem się do tego odcinka, robiłem po prostu live'a na Twitchu, na moim Twitchu, link do niego jest w opisie, jeżeli macie ochotę sobie zajrzeć. Z tym, że zawsze robię jedno takie zastrzeżenie. Ja na Twitchu nie gram dużo w balony. Gram tam inne gry niż są na tym kanale, także też chciałbym, jakby od razu chcę to podkreślić, bo jeżeli coś istotnego w związku z Bluncami dzieje się na Twitchu, to staram się to i tak wrzucić na kanał, tak? Czyli wczoraj przygotowywałem się na ten odcinek, przygotowywałem się na elitarnego Blunariusa, zajęło mi to chyba godzinę 10, żeby go przejść, coś takiego, godzinę 10, bo gdzieś tam nad każdym krokiem musiałem się zastanowić, a wy dzisiaj i tak to na YouTubie dostaniecie, także chciałem po prostu powiedzieć, że osoby, które nie śledzą Twitcha, niech nie czują, że coś przegapiły, bo ja i tak staram się wrzucać, tak mówię, i tak staram się te istotniejsze rzeczy przerzucać jakoś na kanał, więc to tak tytułem informacji, no i tak mówię, na Twitchu w dużej mierze nie gram w Bluncy, tylko w inne gry. Także też to lubię podkreślić, bo nie chciałbym, żeby ktoś po prostu przyszedł na mojego Twitcha i czuł się rozczarowany, że w co ja gram, przecież on ogląda Bluncy, a ja gram w jakieś inne rzeczy. W dużo innych rzeczy gram na Twitchu. I tyle. Zakończmy już temat Twitcha. Postawiliśmy jedną farmę oraz ninja małpkę. Jeżeli chodzi o upgrade, jakim będę tutaj operował, to tak. Na pewno będę chciał postawić reaktor, znaczy właściwie nie reaktor, a łódź podwodną tylko pod zdejmowanie kamo na początku, to na pewno. Oczywiście będę chciał także zagrać, dobra, czekajcie, jakoś dobrze byłoby to tu postawić sensownie, no niech będzie tu. Na pewno tak, będziemy w razie problemów ulepszali na 1.01 ninja małpkę. W razie czego też dart małpkę będę ulepszał. Na opancerzone balony oczywiście zagramy alchemikiem. Dostawiam sobie alchemika do obok ninja małpki, potem go ulepszam. Także tak to wygląda. Na ten moment skupiam się na farmieniu. Gdzieś tam jak postawię z 2-3 farmy, no 2 to już mam, ze 3, może z 3-4 farmy chciałem powiedzieć. 3-4 farmy na 2.00. Postawię Monkey Village z drugim tierem na dół. Dzięki temu będę mógł, no po prostu będę miał zniżkę, tak? A ta zniżka jest naprawdę spoko, więc tym bardziej warto z tego skorzystać. Także co? Ja farmię sobie na spokojnie i wydaje mi się, że widzimy się za moment. Nic istotnego się nie dzieje, więc też nie chcę was tutaj jakoś przytrzymywać.
Dobra, na ten moment mamy 6 rund do Blunariusa. Tak widzicie, z taką defensywą w pełni sobie radzę. 2-3 dart małpka pod damage, nie pod widzenie camo. Małpka z bumerangiem, którą i tak będę stawiał, na razie tylko drugi tier na górze. 1-0-1 i alchemik pod opancerzone balony. W zupełności taka defensywa mi na ten moment wystarcza. Oczywiście to jest tylko chwilowe, bo no wiadomo, że niedługo będą trochę większe problemy. Ale też jakoś specjalnie się nie stresuję, no bo i tak będziemy szli oczywiście pod ulepszanie tego tutaj, tej małpki z bumerangiem, bo to i tak nam jest potrzebne, żeby pokonać te rasze, jakie licz na nasz, na nas, nie licz, tylko Blunarius. Ja będę mylił ciągle, naprawdę. Myślę, że kilka następnych odcinków, które pojawią się z bossów, a planuję je robić oczywiście, to ja będę mylił. Na pewno będę mylił. Także niestety musicie się na to psychicznie przygotować, bo nie wiem, z czego to się bierze, ale no po prostu, no nie wiem, nie mogę. Nie mogę jakoś tak zapamiętać, co jest czym zawsze. Dobra, regrow camo balony, to jest w ogóle duży problem. To jest bardzo duży problem, bo zobaczcie, że one się regenerują. No jak to regrowy mają w zwyczaju. I zabierają bardzo dużo życia w związku z tym. Także zdejmowanie camo to obowiązek, szczególnie jak mam tak dużo jednostek, które tego camo nie widzą, bo ta dart małpka nie widzi, tak naprawdę w sumie widzi tylko ninja małpka, więc nie ma nic dziwnego w tym, że to mi się przedostało. W tym momencie sytuacja powinna być troszeczkę lepsza. Ta małpka z bumerangiem jest ogólnie bardzo silna, jeżeli ulepszycie ją jeszcze na drugi tier na dół, ona dzięki temu jest jeszcze mocniejsza, bo ten drugi tier dokładnie zwiększa jej damage, więc o jeden punkt, o ile się orientuję, o jedną warstwę, więc to jest całkiem spoko, szczególnie, że jest to bardzo tani upgrade, bo ten upgrade na dole nie należy do najdroższych. No i dobra, co, farmimy na ten moment, pamiętajcie, w grze, w której jakby gracie, jeżeli gracie Blunariusa, to farmienie jest bardzo ważne. Ja w tym momencie postawię sobie poza zasięgiem Monkey Village, postawimy sobie Marketplace'y. Czy ma to jakiś sens, nie wiem. Po prostu, jak ostatnio grałem, to sobie stawiałem i jakoś to działało, więc dlaczego nie? Ogółem to tak, Blunariusem się nie przejmuję na ten moment, zanim on doleci do mojej defensywy, minie naprawdę dużo rund. Minie naprawdę dużo rund, znaczy dużo, no nie wiem, z 5 rund. Blunarius w ogóle pojawia się w 40 rundzie, chyba, jest 41, a może w 41, ale wydaje mi się, że może w 41 w sumie. Nie jestem pewien. No tak czy owak, dopiero co się pojawił, minie jeszcze dużo rund, ja zarobię jeszcze naprawdę dużo golda. Czy ja zmieściłbym jakąś farmę jeszcze może w zasięgu Monkey Village? No i chyba nie za bardzo, co? No niestety. Dobra, najważniejszym dla mnie w tym momencie jest no zdecydowanie farmienie. Wiecie, ja jeszcze dostawię sobie jednego Marketplace'a, bo żeby nie trzymać tyle golda bez sensu, tak? Żeby coś tam chociaż zarabiało w międzyczasie. Tak jak widzicie, ta małpka z bumerangiem naprawdę robi robotę. Dostawiamy tutaj Monkey Village, dzięki temu ta małpka jest w zasięgu. Oczywiście idziemy pod Primary Training. No i przy okazji, korzystając z faktu, że trzeci tier Monkey Village pod górną ścieżkę wzmacnia małpki Primary, czyli te podstawowe, to wyjątkowo zamiast grać dwoma bumerangami, to ja zagram jeszcze armatą. Armatom 204, fajnie to działa, testowałem, polecam. Mam bardzo dużo golda, więc wiecie co, nawet pomimo tego, że to jest poza Monkey Village, dostawiam jeszcze farmy. Pewnie, dostawiamy. O, tutaj jakby... Nie, no dobra, chyba nie da rady, spoko, zobaczcie, ile mogłem jeszcze wydać i tak podejrzewam, że sobie poradzimy, mam nadzieję w ogóle, że jeszcze trochę golda dostanę. Tak jak mówiłem, zobaczcie, ile rund jeszcze minęło. 46 runda jest, przed chwilą była 41, nie wiem czy pamiętacie, przed chwilą była 41, więc tych rund naprawdę dużo mija, bo Blunarius jest wolnym bossem, więc ogólnie licz też, ale no boss ogólnie jest dosyć wolny, więc nie ma co też jakoś specjalnie się tu spinać. No i dobra, dostawiamy armatę, tak jak wam powiedziałem, ale zanim to, oczywiście priorytet na sticky bomby. Dobrze by było, gdyby były wzmocnione alchemikiem. Wydaje mi się, że już w tym momencie możemy zagrać sticky bombami. Alchemik na tutaj na wyższy tier. No i teraz tak, mogę mieć trochę problem, bo nie wiem czy widzicie, ale jeszcze nie mam tej armaty ulepszonej tak jakbym chciał. Ustawmy to na close. A nie, może lepiej... Nie, ustawię na first. Nie będę wydziwiał. Ustawię na first. Chociaż ta armata zazwyczaj się na close ustawia. Oj, idealnie. I zobaczcie, naprawdę robi to robotę. Dlatego, że tak jak mówię, Monkey Village wzmacnia nam tu jednostki, wzmacnia nam tu małpki primary, do których właśnie zalicza się boomerang, właśnie zalicza się armata. Plus tej mapy jest taki, że
wystarczy nam ta ninja małpka w tym miejscu. Ona wystarczy tak naprawdę, żeby pokonać całego Blunariusa. To jest spory plus, bo czasami mapka ma taki kształt, że... Okej, dobra, już się przestraszyłem, ale na szczęście dajemy radę, tylko to momentami wygląda bardzo niebezpiecznie. Możemy pójść tutaj pod upgrade za 2500, ale na ten moment nie chcę tego robić. Jest to dosyć drogi upgrade, a wydaje mi się, że i tak sobie poradzimy, więc nie wiem, dlaczego miałbym pod niego iść. Mogę dla własnego komfortu już tak właściwie postawić sobie alchemika, żeby tu wzmacniał, ale wydaje mi się, że nie jest to obowiązek. Znaczy, poprzednio grałem bez alchemika i tak działało, ale dla własnego komfortu, bo tak się trochę cykam, że jednak coś się przedostanie, po prostu go sobie zostawię dla komfortu i dla spokoju, co by nie mówić. Dobra, radzimy sobie nie najgorzej. Możemy jeszcze podgryzać naszego bossa, postawmy tutaj jeszcze, skorzystajmy z okazji, postawmy jakoś tak shootera 2.03, to jest bardzo tani upgrade, a okej, w ogóle możemy iść w czwarty tier farmy, to jak najbardziej chcemy zrobić. Dobra, kolejny raszyk, bardzo ładnie tutaj deklasowany jest przez bomb shootera oraz przez boomeranga. No i tak, widzicie, trochę na styk, trochę to na styk jest, ale tragedii nie ma. No sami widzicie, ten bomb shooter robi robotę. Dodatkowo ten boomerang ma tutaj też fajną kontrolę nad tym, co się dzieje, więc naprawdę spoko, jak sami zresztą widzicie. W tym momencie sprzedaję tę mapkę z boomerangiem. Tak, shootera możemy zostawić pod sterowce. Chociaż tak lepiej będzie go przestawić, żeby był chociaż w zasięgu tego Monkey Village. Ulepszamy go, 2.03, nie przepłacamy, 26 tysięcy golda w tym momencie mam. I co ja bym sugerował zrobić? Ulepszyć 3 farmy na trzeci tier i potem kupić tutaj Monkey Polis. Potem kupić Monkey Polis. Także to sobie zrobimy. Za 6 rund kolejny Blunarius. Nie stresujemy się, dlatego tak szybko pojawia się kolejny Blunarius, że my późno pokonaliśmy wcześniejszego, tak? Pamiętajcie, że to nie jest tak, wiecie, że między Blunariusem jest określona ilość rund. Chyba mówiłem to też wczoraj, no już nieważne. W sensie, to nie jest tak, że między każdym właśnie kolejnym Blunariusem jest określona ilość rund, tylko Blunarius pojawia się w określonych rundach i to od nas zależy, jak szybko poradzimy sobie z tym po prostu poprzednim, tak? Blunariusem. Dobra, co ja robię w tym momencie? Sprzedaję tak, kupuję ten upgrade i widzicie, Monkey Polis kosztuje 35 tysięcy, bo cena jest tym większa, im więcej jest farm w okolicy. I Monkey Polis jest tym lepszy, im więcej jest farm w okolicy. Ale z tego co rozumiem, nie ma to znaczenia, czy jest to farma na czwartym tierze, czy na trzecim. Każda farma zwiększa cenę o 5 tysięcy. Z racji tego, że ja nie mam tu czwartych tierów, tylko trzecie, to sprzedaję te farmy, które są w zasięgu Monkey Village w tym momencie i robię Monkey Polis za 15 tysięcy, bo jest mniej farm. I moim zdaniem to wystarczy. Moim zdaniem to wystarczy. Tak jak mówię, nie wiem czy rozumiem. Wydaje mi się, znaczy to mi się wydaje całkiem proste, ale może ktoś nie czai. Chodzi po prostu o to, że im więcej farm jest w zasięgu, tym droższe jest to Monkey Polis, ale jest też tym lepsze. Ale wydaje mi się, że opłaca się wkłaniać, tak wiecie, na chłopski rozum. Każda farma zwiększa koszt tego upgrade'u o 5 tysięcy, to dobrze, żeby to była farma na czwartym tierze, tak? A ja tam miałem dużo farm na trzecim tierze, więc po prostu moim zdaniem bardziej opłaca się sprzedać, żeby jak najszybciej kupić to Monkey Polis, niż po prostu tutaj, niż inaczej, o, tyle w temacie, niż inaczej. Dobra, generalnie to tak, jest jeszcze jedna rzecz, którą polecam zrobić, jeden z widzów mi to zasugerował i faktycznie to nieźle działa. Do takiego Monkey Village możemy dostawić jeszcze jedno Monkey Village, ulepszone pod czwarty tier na dole, no bo pod piąty tier już nie możemy. Wtedy będziemy zarabiali jeszcze więcej golda. Z tym, że problem jest tutaj taki, że ja dysponuję tylko dwoma Monkey Village. Więc musiałbym się jednego pozbyć. I uwaga, zrobię to. Sprzedamy jedno Monkey Village, w tym momencie ja tutaj dostawiam. I tak potem będziemy jeszcze dostawiali. Ja z tego Monkey Village i tak będę potem korzystał. To też jest coś, czego trzeba się nauczyć. Takiego płynnego podejścia do gry. To znaczy, nie bójcie się sprzedawać i tak dalej. Nie bójcie się właśnie sprzedawać tutaj wieżyczek. Pamiętajcie, że gdzieś tam na różne etapy gry potrzebujecie różnych upgrade'ów. I ważne jest to, żeby mieć tego świadomość. W tym momencie co chcę zrobić? Stawiam ze 3 czwarte tiery i raszuję po upgrade za 100 tysięcy. Ale zanim to, tak widzicie, pojawił się Blunarius. I jak chcemy go pokonać? No tutaj będziemy potrzebowali zdecydowanej defensywy, bym powiedział. Na pewno będziemy potrzebowali
na pewno będziemy potrzebowali Tag Zone'a oraz Mada. Mad i Tag Zone to są dwa upgrade'y, które będą nam tutaj przydatne po prostu do poradzenia sobie z tym tierem. Dlaczego Mad i Tag Zone? Mad po to, że żeby po prostu zadawać kolosalny damage, no bo nie oszukujmy się, Mad zadaje kolosalny damage. Natomiast Tag Zone po to, że ten Lunarius będzie na nas wypuszczał BFB. I te BFB będą się rozbijały na balony i tak dalej, i tak dalej. I po prostu Tag Zone jest pod clearowanie tego, co Lunarius na nas wypuszcza. I to w sumie tyle. Taki jest plan. Dobra. Więc let's go. Zaczynamy, stawiamy sobie oczywiście naszego Mada. Tak jak widzicie, może być też trochę już problem z samymi grupami balonów. Dlatego też między innymi te armatę zostawiłem, bo jak nie wiem, widzicie sami, te grupy balonów jednak robią tutaj kłopoty momentami. Znaczy robią takie stresujące sytuacje. No i co, zbieramy sobie na Mada. Mam nadzieję, że się uda. Oj, bardzo szybko zarabiam golda. Widzicie, dzięki temu, że gdzieś tam dobrze całkiem zarządzałem tą ekonomią w początkowym etapie gry, to teraz jestem w stanie dosyć szybko dozbierać na tak potężny upgrade, jakim jest Mad. Bo nie oszukujmy się, jest to potężny upgrade. Zresztą zaraz zobaczycie sami, ale to myślę, że każdy wie, żadna to tajemnica. Dobra, na razie zagrajmy na Locked, niech to będzie tu. Chociaż nie, wolę to jednak mieć na normal, wolę mieć jednak możliwość swobodnego sterowania Madem. No i zobaczcie, leci w tym momencie naprawdę fajny damage w Lunariusa. Stracił on... Już stracił prawie 50 tysięcy życia. No i dzieje się to, o czym mówiłem, czyli leci na nas rush. W tym momencie jeszcze nie stać mnie na Tag Zone'a. Jest to trochę stresujące, więc oczywiście odpalamy skilla. Ten skill jest dobry na sterowce, ale również nieźle sobie radzi na grupy balonów. Tak wam powiem. W sensie na grupy balonów też sobie nieźle radzi. No ten skill jest po prostu dosyć mocarny. Dobra, w tym momencie... Let's go. Ulepszamy alchemika, żeby Tag Zone robił więcej. Generalnie warto byłoby teraz sprzedać to Monkey Village, które ja wcześniej postawiłem, i oczywiście pójść tutaj pod Primary Training, czyli pod coś, co wzmacnia jednostki Primary, tak? Tag Zone jest jednostką Primary i dostaje naprawdę kolosalnego boosta, gdybym poszedł pod ten upgrade, ale ja na razie pod niego nie idę. Okej, okay, problem z grupami balonów, nie wiem, czy zauważyliście. Dosyć stresogenna sytuacja, więc po prostu postawię jeszcze jednego... po prostu postawimy jeszcze jedną mapkę z bumerangiem i nie będę się tutaj, wiecie, jakoś specjalnie martwił. Nie będę się tym jakoś specjalnie martwił. Ważna jest tutaj właśnie kontrola nad tym, co się dzieje. Czy to wystarczy? Tak ledwo w sumie. Dobra, nie wiem, czy ja chcę jednak być aż tak łapczywym. Można zostawić jeszcze jednego Tag Zone'a. Mały koszt, a mapa ma taki kształt, znaczy nie Tag Zone'a oczywiście, tylko tak shootera, Tag Zone'a nie mogę, bo to piąty tier. Mapka ma taki kształt, że po prostu stawianie... no, się opłaca, tak? Dobra, tu lecimy może w 1/4 tier. Dobra, postawię jeszcze 1/4 tier, ale już w tym momencie zbieram tylko i wyłącznie na piąty tier. Mam 3/4 tiery, to mi wystarczy. Jeden będę upgrade'ował na piąty. Dobra, radzimy sobie, nie jest źle, nie jest źle. Ważne jest to też, żeby te sterowce, kurczę, żeby je rozwalać w miarę szybko, bo grupy balonów, z grupami balonów sobie poradzę, ale jak sterowce mi dolecą za daleko. Dobra, ale już teraz będziemy mieli ostatni rush. Mamy ostatni rush, a mam idealnie skilla. W sensie właśnie odpaliłem skilla, więc... Aha, już się chyba właśnie skończył. Dobra, no idealnie jest naprzeciwko Mada. Dobra, super. Poradziliśmy sobie, więc w tym momencie sprzedaję wszystkie zbędne upgrade'y. Na ten moment zostawię sobie tego Tag Zone'a. On tutaj będzie pełnił rolę defensywy. Oj, zobaczcie, idealnie stać nas na piąty tier. I teraz tak, co chcemy zrobić z tym piątym tierem? No oczywiście od razu używamy na nim overclocka. To jest bardzo ważne, dzięki temu będziecie zarabiali jeszcze więcej golda. Rushowanie pod ten piąty tier jest bardzo, bardzo istotne. Bardzo istotne jest rushowanie pod ten piąty tier. On naprawdę dużo daje. Tak jak mówię, dzięki temu, że zagram jeszcze overclockiem, będziecie zarabiali jeszcze więcej golda. W tym momencie, moi drodzy, ja robię cięcie, bo jak użyję sobie tego overclocka, bo naprawdę rundy będą strasznie wolno przelatywały, dlatego że ja mam... Patrzcie, stawiamy sobie tech bota. No i co? Klikacie sobie na inżyniera, klikacie skilla tutaj i tech bot będzie automatycznie nam aktywował skilla na tym... na tej farmie bananów. To jest po prostu bardzo wygodne. I w tym momencie najważniejsze jest to, żeby postawić jak najwięcej czwartych tierów farmy pod górną ścieżkę.
No i co? To tyle tak naprawdę. Rundy właśnie będą strasznie wolno leciały teraz, szczególnie jak będą leciały jakieś sterowce, no bo akurat rundy działają w ten sposób, że następna runda zaczyna się jak pokonam wszystkich przeciwników z poprzedniej rundy. Także no jak możecie się domyśleć, jeżeli lecą sterowce, to naprawdę dużo trwa, zaufajcie mi. Także spotkamy się, wydaje mi się, że rundę przed Blunariusem. Dlaczego nie? Trzy rundy do Blunariusa. Ja już oszczędzam golda od około 5 rund, w sensie od, jak było 5 rund do Blunariusa, czyli od około 2 rund. Zarabiam naprawdę mega dużo co turę, w sensie co rundę. Tego golda leci mnóstwo, sami zobaczcie, zaraz poleci z farm, jak się ta runda skończy. Tak jak mówię, no każda runda trochę długo trwa przez to, że ja mam jakby defensywę ustawioną na końcu. 160 tysięcy mamy, potrzebujemy trochę więcej, bo chcemy zagrać świątynią oraz madem. Myślę, że przydałoby się, żeby zagrać świątynią oraz madem. Ważne, nic nie będę sprzedawał. To akurat by się przydało sprzedać i tu by się przydało postawić jednak tę farmę. O, z czwartym tierem. Bo to jest jeszcze w zasięgu tego Monkey Village, więc po prostu szkoda, żeby tam stał Marketplace i tyle, bo no jakby to mi zarobi więcej, no po prostu. Zobaczmy sobie, ile taka farma zarobiła mi. 44 tysiące, 48 tysięcy, 35, a z tego 275 tysięcy już zarobiliśmy z Monkey Polis składającej się z trzech farm. Z trzech takich farm jak te, nie? Tu można zobaczyć, ile boosta dostałem. 150 tysięcy, okej. Spoko. Potrzebujemy dużo golda, bo będziemy chcieli oczywiście postawić świątynię. Świątynię będziemy chcieli postawić na wodzie. Jak na wodzie? No to chyba myślę, że każdy się domyśla, w jaki sposób świątynię można postawić na wodzie. A jeżeli nie, to ja zaraz pokażę. Tylko tak. Polecam sobie skorzystać z tego triku, który również za momencik wam zaprezentuję. Tylko poczekajmy, aż pojawi się boss. Generalnie nie lekceważcie rund pomiędzy bossami. To jest... Ja dzisiaj nagrywałem dla was ten odcinek i między drugim a trzecim tierem pokonała mnie zwykła runda. I to jeszcze był taki okropny fail, bo ja wyszedłem z gry, równo jak miałem 0 HP i myślałem, że będę mógł kontynuować, bo nie pojawiło mi się, że przegrałem i nie mogłem kontynuować. I 30 minut nagrania poszło i nie wróciło. Delikatnie rzecz ujmując, więc bądźcie czujni i uważajcie. Po prostu. Dobra, pojawia się boss. W tym momencie wychodzicie z gry. Polecam to robić, bo to nie jest, jakby nie będziecie mieli dzięki temu więcej golda czy coś, ale będziecie mieli więcej czasu. I teraz tak, sprzedaję tak naprawdę wszystko, co świątynia mogłaby wchłonąć, a czego nie chcę, żeby bo... Okej, okay, jak zbudować świątynię? Jeżeli chodzi o świątynię tutaj, o Sun Temple, nie o True Sun Gada, nie mówię jeszcze o tym Sun Gadzie, tylko o Sun Temple, po prostu o świątyni. No to tak, lecimy sobie najpierw z Ice Małpką. Snowstorma lecimy. I teraz tak. Stawiacie sobie super małpkę, no i ja zaraz patrzę, jaki ona ma zasięg. Jaki to ona będzie miała zasięg. No dobra, najprawdopodobniej te farmy by mi wchłonęła. Nie chcę, żeby tego robiła, więc ją sprzedaję. Po prostu. Nie chcę, żeby wchłaniała coś ponad 50 tysięcy, bo ogólnie to teraz tak. Teraz, w zależności od tego, jaką świątynię chcecie uzyskać, to wybieracie trzy jakby rodzaje małpek i wydajecie 50 tysięcy w każdym rodzaju. I teraz tak. Jaki błąd ja zrobiłem wczoraj? Zobaczcie sobie na tego tak shootera. Tutaj faktycznie jest równo 50 tysięcy, jak to się kliknie. Tutaj 45 tysięcy 500, to się sumuje tam może do, albo równo, albo trochę ponad. Trochę ponad 50 tysięcy, ale ja mam Monkey Knowledge, o którym ja zapomniałem. I zobaczcie, ten upgrade 43 225 przez moje Monkey Knowledge, on jest tańszy niż 50 tysięcy. A musicie tutaj wydać w tych upgrade'ach 50 tysięcy. To jest bardzo ważne, inaczej ta świątynia się no po prostu nie uda. Więc nie wiem, mi się wydaje, że już jest lekko 50 tysięcy, ale wolę dmuchać na zimne. Nie będę tutaj, wiecie, nie będę tutaj... teraz mam gwarancję, że w podstawowych małpkach mam 50 tysięcy. I teraz tak, zazwyczaj teraz kupuję militarne małpki, ale zrobię wyjątek i zamiast militarnej jednostki, to sobie też sprzedajmy, wezmę od razu magiczne i pójdziemy w supportową świątynię. Czyli w świątynię, okej, w magicznych tutaj, tak widzicie, jest delikatnie 50 tysięcy. No i teraz stawiam sobie farmę, również która będzie do wchłonięcia. Proszę bardzo, będzie to dolny tier. O, to jest grubo ponad 50 tysięcy, tak generalnie. I w tym momencie mamy świątynię, będziemy mieli świątynię supportową.
Równo nawet, o proszę, nawet równo się złożyło. Świątynia supportowa znacznie obniża ceny, generuje nam golda co turę. Właśnie przez to, że zamiast ścieżki militarnej pójdziemy w ścieżkę supportową, no to nasza świątynia jest wtedy bardziej supportowa. Można poczytać o tym na Wikipedii, w sensie na Bloonpedii, tak to się chyba nazywa. Do it, Sun Temple. Nie wchłonęliśmy nic, czego nie chcieliśmy wchłonąć, więc duży plus. No i teraz tak, nie ulepszacie zasięgu, bo będziemy potem ulepszali jeszcze te świątynie. Jeżeli ulepszylibyśmy zasięg, to oczywiście nie muszę chyba mówić, że zadziałoby to na naszą niekorzyść. W tym momencie tego się pozbywam, bo Monkey Village mi się przyda tutaj, do zbustowania tej świątyni. No i tak, upgrade'y są tańsze, bo poszliśmy w supportową świątynię. Na ten moment nie jestem w stanie nic kupić, ale spokojnie, nie ma tego złego. Alchemikiem sobie ją wzmacniamy. Mamy Monkey Village, to jest gdzieś tam bardzo ważne. Zarabiam bardzo dużo golda co rundę, jak sami zresztą widzicie, więc tak naprawdę postawienie wszystkich potrzebnych upgrade'ów to jest w tym momencie praktycznie kwestia chwili, to sobie możemy sprzedać. I zobaczcie, piąty tier, 48 tysięcy, tylko 48 tysięcy. Oczywiście kupujemy jak najbardziej kupujemy, bo i tak to nam się przyda. Monkey Village, Homeland Defense, czyli upgrade też oczywiście również kupujemy. No i w tym momencie chcemy także dostawić Mada i to powinno nam wystarczyć. Mad 48 tysięcy zamiast 60 tysięcy. Taka duża zniżka jest właśnie możliwa w dużej mierze dzięki temu, że poszliśmy pod supportową świątynię, więc supportowa świątynia trochę mniej damage'a, ale no oddaje, całkiem oddaje. Tyle mogę powiedzieć. Dobra, polecam też, można postawić sobie w zasięgu świątyni, i to nawet też jest spoko opcją, jakieś farmy, tylko potem i tak będziecie musieli je sprzedać, bo one też są na zniżce, nie? Więc kosztują nas tylko 15 tysięcy w tym momencie, nie jest to tak dużo. W sensie, no nie jest to ich normalna cena, tak? Więc jak najbardziej to też jest spoko opcja. Dobra, lecimy. Oczywiście pamiętajcie, że mat był także w zasięgu alchemika, przez chwilę myślałem, że o tym zapomniałem. I zobaczcie, generalnie radzimy sobie bez problemu. Na kolejny tier oczywiście już będziemy stawiali mroczną świątynię, na czwarty tier będzie mroczna świątynia, na piąty tier będzie wszystko, co sobie tylko wymarzycie. Wszystko, co mogę postawić tak naprawdę. Ogółem tak, Mada nie będziemy sprzedawali już, tak samo alchemika, bo oni będą wchodzili w skład naszej tutaj mrocznej świątyni. Więc oczywiście nie będziemy ich sprzedawali. W tym momencie skupiam się mocno na farmieniu, możemy sobie to, nie wiem, ulepszyć. Mogę nawet jakiś, a nie, szóstego tieru na razie nie będę stawiał. O, ale tu sobie jak najbardziej postawimy szósty tier. O, gdzie ty jesteś? No dawaj. Tak żebyś było w zasięgu. O, tutaj. Idealnie. Też ta świątynia generuje nam golda co rundę, jak już wspomniałem. Też nie wiem, czy to będzie w zasięgu. Teraz jest, ale nie wiem, czy zaraz będzie. Ale to nie będę spoilerował. W tym momencie mamy 170 tysięcy, masę rzeczy, które nam tu generują golda. Muszę pamiętać o używaniu boosta na bieżąco, o zbieraniu golda, w sensie o zbieraniu tych wszystkich paczek. Gdzieś tam postawię może farmera jakiegoś, no nie wiem, żeby jakoś to lepiej kontrolował. Zobaczcie, ile golda już zarobiłem, nie? W sensie przed chwilą miałem 170 tysięcy, no naprawdę farmienie w tej grze, jeżeli sobie to ogarniecie, no to nie musicie się w ogóle martwić, nie? Na tak długiej mapie, boss stracił w tym momencie połowę HP, jest bliżej niż w połowie drogi, to znaczy nie jest jeszcze w połowie drogi, więc mogę być spokojny. Teraz skupiam się na boostowaniu, już nie rozpraszam się niczym innym. Więc lecimy. Mam w tym momencie 700 tysięcy, zbliżamy się po milion. Oczywiście potrzebujemy bardzo dużo golda na mroczną świątynię, ale będziemy mieli parę rund jeszcze do farmienia, bo przecież ten Blunarius spadnie dosyć szybko, jak sami zresztą widzicie. Wydaje mi się, że tak z 7 rund, 8 będziemy mieli do farmienia jeszcze, więc na spokojnie sobie tę mroczną świątynię damy radę postawić. Mam nadzieję przynajmniej. Przynajmniej mam taką nadzieję. Dobra, milion golda, prawie. W kilka rund dosłownie. Tak jak widzicie, kluczem jest to overclock. Czekajcie, bo zgubiłem kursor, o. Kluczem jest overclock na tym. To musi być pod wpływem tego działania skilla inżyniera. Kluczem jest Monkey Police.
No i co? No i w sumie kluczem jest to, żeby też mieć ten piąty tier, tak generalnie. Dobra, w tym momencie nic nie sprzedaję, to już nie jest ten etap, gdzie będę jakoś specjalnie coś sprzedawał. Więc proszę bardzo. Gotowe. 4 rundy. Ej, to mniej niż mi się wydawało. To mniej niż mi się wydawało, ale spoko. Pofarmimy sobie chwilę i zaraz będziemy budowali mroczną świątynię. Dobra, pojawia się Blunarius, robię to samo, home, i na spokojnie możecie sobie zarządzać i continue. Tym to ogólnie jest spoko, właśnie na spokojnie można sobie pozarządzać. Co teraz robię? Sprzedaję to Monkey Village. Ktoś powie, ale przecież ono by mi wchodziło w skład mrocznej świątyni i tak muszę wydać 50 tysięcy. Teraz tak, ogólnie, żeby zrobić mroczną świątynię, musicie wydać 50 tysięcy w każdą ścieżkę. Już nie w 3 wybrane, a w każdą. Nie w 3, a w każdą, to jest ważne. No i oczywiście tutaj jest 50 tysięcy, ale to mi zwiększa ręcz tej świątyni. Ona wchłonie za dużo rzeczy. Jak to sprzedam, ten ręcz jest ciutkę mniejszy. Wiadomo, alchemik z permanentnym boostem również zwiększa mi ręża i tak dalej, i tak dalej. Sprzedaję wszystko, co jest w rężu świątyni. Nie chcę tego wchłaniać, bo tak jakby... No wiecie, stracę to za darmo. Tak jakby, stracę to za darmo, bo ja tu mam 50 tysięcy. Tu jest 50, tu jest 50, tu jest 50. Brakuje w primary, żeby zrobić w primary. Pójdziemy asekuracyjnie, a tak za unika na pewno będzie 50 tysięcy. Tak mi się przynajmniej wydaje. No mam nadzieję. Ewentualnie zostawimy jeszcze jakąś armatę, już mi się nie chce liczyć, ale tutaj myślę, że już na bank będzie te 50 tysięcy. No i tak, oczywiście musimy jeszcze zostawić tiery poza zasięgiem świątyni do super małpek. To musi być piąty tier na dole oraz piąty tier na środku. Super małpek na szczęście możemy nielimitowaną ilość tutaj postawić, więc to jest dosyć spoko. Fajnie, bo widać, co jest w rężu świątyni, a co nie. To, nad czym jest symbol świątyni, jest w jej rężu, więc to jest spoko. Ten symbol wynika z tego, chyba że poszedłem właśnie pod supportową. Gdybym poszedł pod normalną, to tego symbolu mogłoby nie być. Jest taka szansa. No i co, trzymajcie kciuki. Wydaje mi się, że wszystko jest. Ewentualnie na wszelki wypadek mogę dołożyć coś z magicznych jednostek. Z militarnych, ale tylko takie tanie upgrade'y, żeby dopchać ewentualnie do 50 tysięcy. Wydaje mi się, że tutaj też na pewno jest, ale na wszelki wypadek dołożymy. Na wszelki wypadek. Ja wiem, że jest to 50 tysięcy, ale już wiecie. Już po wczorajszych tych wolę być pewien. Let's go. To musi być mroczna świątynia. Oczywiście jest. Błąd naprawiony z poprzedniego odcinka. Honor zachowany. Ulepszam podręcz. I co teraz? Przede wszystkim stawiam sobie z powrotem kilka farm. One teraz kosztują... grosze. 11 tysięcy. To jest najtańsza... W sensie najtańsze farmy, nie? Jakie tylko można sobie wyobrazić. Zmieniamy target inżyniera. Znaczy, w sumie to nie. A, inżyniera też mi wchłonęło w ogóle. W sumie to nie. Overclocka używamy ciągle na to samo. Czyli tu. Overclocka, ale chcę postawić jeszcze piąty tier inżyniera. I go będziemy już używali na świątynię. Piąty tier inżyniera, ultra boost. Powoduje generalnie, że to jest taki boost permanentny, który może się stakować. Bardzo, bardzo, bardzo mocny upgrade generalnie. Dobra, no i co? Stawiamy sobie Monkey Village. Oczywiście 24 tysiące, totalne grosze. 36 tysięcy z 60 tysięcy, więc też totalne grosze. Mada także, jest to bardzo mocna jednostka, więc 36 tysięcy tak samo. No i co? Czy ja chcę coś jeszcze zostawić na ten moment? Któryś z widzów mi pisał, ale nie da się tego zrobić, że z racji tego, że świątynia u mnie stoi teraz na wodzie, to jest klasyfikowana jako wodna jednostka, więc można by postawić ten upgrade tutaj na górze, bo on wzmacnia jednostki wszystkich, widzicie, increases attack speed of all water-based monkeys. I ktoś mi napisał, że z racji tego, że świątynia stoi na wodzie, to mógłbym tego użyć. No ale cóż. Nie mam miejsca po prostu, żeby to dostawić. Okej, okay, let's go. On może być akurat poza rężem świątyni. Znaczy poza rężem świątyni nie, ale poza rężem wioski. Ultra boost, bardzo ważny skill. Dostawiamy techbota, żeby techbot nam tutaj to robił. Cyk,
cyk i dawaj tu. Nie wiem, czy to zadziała tak, jak sobie wyobrażam. No i w tym momencie leci Blunarius. Okej, muszę odpalić skilla, tak? Najpierw wskazać mu, co musi boostować. Spoko. Let's go. Let's go. Mogę użyć też tech bota tutaj na... A, oczywiście, stawiamy także piąty tier farmy z powrotem, możemy sobie to zrobić. Ale fajnie była, że była w rędzu świątyni. O, na dolną ścieżkę, też 36 tysięcy. Jak sami widzicie, no, raczej wrażenia to, co się tutaj dzieje na nas nie będzie robić. Nawet Mada nie przestawiam, znaczy przestawiam go, ale dalej trzymam go na lock. A, okej, dobra. Bo postawiłem na nowo inżyniera, więc znowu musiałem wskazać, żeby overclockował to. Ważne jest to, żeby w tych rundach nie przestawać farmić, tak? Ważne jest farmienie. W końcu finalny tier przed nami, finalny tier, 40 milionów życia, to nie żarty. To nie przelewki, ale damy radę. 4 miliony HP spadły, on nawet nie jest w 1/4, teraz może jest w 1/4 trasy, więc jak sami widzicie, nie muszę się tutaj martwić o to. Odpalę jeszcze skilla Mada, no totalna deklasacja, no mroczna świątynia naprawdę robi totalną deklasację. Jeżeli zrobicie to tak jak ja zrobiłem, potrzebujecie również upgrade, ulepszenia w Monkey Knowledge, there can be only one. Pokazywałem je na wczorajszym odcinku, żeby taką mroczną świątynię sobie postawić. Jeżeli zrobicie tak jak ja, krok po kroku, to będziecie mieli totalnie bezproblemowo tego Blunariusa, bo sam się zaskoczyłem. Jak właśnie pod wpływem umiejętnego farmienia można sobie łatwiutko naprawdę to zrobić. Dobra, co w tym momencie chcę zrobić? W tym momencie ja skupię się na stawianiu ninja małpek. Bo będziemy starali się postawić możliwie jak najwyższy paragon do ninja małpki, więc potrzebuję jak najwięcej ninja małpek. 250 tysięcy powinienem wydać na upgrade'y. Z tego, co ostatnio czytałem, żeby mniej więcej, to jest naprawdę dużo ulepszeń, zwłaszcza, że mam zniżki, bo przez świątynię, nie? Mam spore zniżki przez świątynię, więc żeby wydać 250 tysięcy na upgrade'y, naprawdę muszę tego trochę postawić. Oczywiście nie będziemy tryhardowali najwyższego tieru, to nie o to chodzi. Po prostu postawimy możliwie jak najlepszy, ale nie musi to być od razu jak naj... No, nie musi to być najwyższy, tak? Wiadomo, o co chodzi. Idę pod środkową ścieżkę, jakby jest najwięcej chyba golda tam do czwartego tieru do wydania. Tak mi się wydaje przynajmniej, że jest to najdroższa ścieżka, jeżeli chodzi o czwarty tier. Więc no sobie idziemy oczywiście pod najdroższą ścieżkę. No i co? Nie będę was tutaj przytrzymywał, poczekamy, spotkamy się po prostu jak będzie jedna runda do ostatniego tieru. No i co? Będziemy się bawili tym goldem, który mamy. Posprzedajemy wszystkie farmy, porobimy miejsce. I tak dalej, i tak dalej. Teraz to po prostu kwestia tego, żeby trochę tych rund przeskoczyło i to tyle. Dobra, jedna runda. Gdzie mogłem, to wcisnąłem te paragon. W sensie te ninja małpki, tak jak widzicie. 31, 33 skille do użycia. Więc no trochę tego musiałem użyć. Tu znalazłem takie miejsce, gdzie było poza świątynią, więc tu też nakupowałem. No i co? Wydaje mi się, że w tym momencie... W ogóle nie wiem, co się dzieje. Aha, lecz jeszcze nie leciał. A, no i dobra. Wychodzimy sobie z gierki i na spokojnie będziemy teraz stawiali znowu sobie rzeczy. Będziemy się skupiali na zarządzaniu tym, co mamy. Let's go, bo tego jest naprawdę dosyć sporo. Tutaj jeszcze widzę, że mam niepoulepszane kilka jednostek, więc to sobie zróbmy. No i co, myślę, że na spokojnie mogę wszystko sprzedać. Ulepszamy, do it. Mógłbym wyższy poziom tego paragonu też sobie załatwić, wiem o tym, ale 30 poziom jest całkiem git. Sprzedajemy wszystko, wiadomo, mógłbym to trzymać jeszcze, zarabiałbym wtedy więcej golda, ale wydaje mi się, że tyle golda, ile mam przy ograniczeniu jednostek, bo mam jednak ograniczoną ilość jednostek, jakie mogę stawiać w tym wyzwaniu. To jest absolutnie wystarczająco. Gramy crossbowami. Oni tu kosztują w tym momencie po 12 tysięcy, 14 tysięcy crossbow kosztuje. A, ktoś pytał, dlaczego mogę dwa piąte tiery postawić, Monkey Knowledge. To działa tylko dla crossbowów. Tak też powiem. Dobra, tu sobie, nie wiem, zagramy. A niech będzie, Ice Małpka, cyk. Idziemy pod środeczek. No i co, tak naprawdę kwestia zabawy upgrade'ami, tak? Kwestia zabawy upgrade'ami. Nie pamiętam, a mogę postawić z powrotem piąte tiery też do ninja małpki, da radę to zrobić, to też oczywiście sobie zrobimy. Możemy całą, wiecie, całą tutaj
całą masę upgrade'ów kupić. Dobra, środkowy tier również. Proszę bardzo. No, Monkey Village, żeby było. Ważniejsze upgrade'y, żeby były blisko... blisko alchemika, to jest dosyć ważne. Na pewno tak. Dwa samoloty do postawienia są również. Gdzie są te samoloty nieszczęsne? Tutaj. Proszę bardzo. Nawet i w zasięgu alchemika, i w zasięgu Monkey... I w zasięgu Monkey Village, więc całkiem spoko. Mamy jeszcze możliwość postawienia śmigłowców, pewnie, że tak. Stawiamy. Stawiamy również śmigłowiec na dolny tier. O, ten farmer tutaj jest niepotrzebny. Proszę bardzo. No i co? Druidów niestety możemy postawić tylko dwóch, więc postawię jeden... jeden piąty tier, no niestety nie może być wzmocniony jakoś specjalnie przez pozostałe tutaj czwarte tiery, bo ten piąty tier jest wzmocniony przez czwarte tiery, no bo no mam limit, ale to już chyba wszyscy wiemy. Gramy pod tornadko tutaj, mamy magów również, bardzo ciekawe upgrade'y możemy zagrać pod tutaj pod maga, niech będzie, no jest całkiem spoko. Tutaj natomiast zagrałbym pod skilla na przykład. Ten skill też daje radę. No i co? No możliwości, tak jak mówię, jest dosyć sporo. Po prostu teraz muszę się skupić na stawianiu jednostek. I to w sumie tyle. Zagramy sobie, no nie wiem, tym skillem. Pewnie, że tak. Stawiamy sobie kolejnego. A niech będzie to. Faster reloadem. Tu sobie zagramy. Oczywiście... Jakieś perma spajki, oczywiście jakieś nie perma spajki. Alchemik może być pod skilla. Nie mam bladego pojęcia, z czym go się łączy, więc pójdę z górą, bo rzadko nim gram. No i oczywiście co, jacyś snajperzy. Bardzo tanie są te upgrade'y. No teraz to już jest sama przyjemność, moi drodzy. No powiedzcie, że nie. Naprawdę, teraz to już jest sama przyjemność robienie tego. Tak naprawdę tylko kupuję, co się da i to tyle. Kupujemy, co się da i to tyle. Lecimy sobie tu. Snajper pod Moaby. Szybkostrzelność. Co jeszcze mogę zrobić? No niech będzie tak. Nie wiem, pod co tu iść, więc pójdziemy sobie pod środek. Niech będzie. Armata. Dolny piąty tier. Armata górny piąty tier. Niech będzie fast reload. No i to, moi drodzy, naprawdę już wystarczy nam. Zobaczcie, co się dzieje na ekranie. Jeszcze skill Gluganera. Mógłbym jeszcze zagrać te boty, żeby odpalały mi niektóre skille. I tak mam ponad 1 000 000 golda. Wydałem wszystko i tak, tak jak mówię, jest ponad 1 000 000 golda. Muszę się w dużej mierze skupić nad tym, żeby aktywować te skille, które nie są aktywowane automatycznie. Totalna rozruba na ekranie. Ja myślę, że... ogółem zawsze spada jakość, jak jest taka rozruba na ekranie. To jest kwestia bitrate'u, także przepraszam was, jeżeli mało widzicie. Ja też mało widzę. Też mało widzę, ale zawsze jakość spada tak jakby automatycznie, bo bitrate nie wyrabia materiału, więc mam nadzieję, że nie jest aż tak tragicznie. W tym momencie 10 milionów życia już praktycznie zbite, więc jesteśmy już w 1/4, a Blunarius nawet jeszcze nie wleciał w drugi zakręt, no bo pierwszy jest na samym początku tej mapy, nie jesteśmy nawet na drugim zakręcie, więc totalnie easy to idzie w tym momencie. Proszę bardzo, 12 milionów HP już zleciało. Tak naprawdę to jest tylko kwestia czasu na ten moment, nic się tutaj złego nie może wydarzyć. Tak mówię, no idzie, no totalna deklasacja, tak, totalna deklasacja, nic dodać, nic ująć. Ej, ta małpka też ciągle atakuje, ona musi mieć strasznie kolosalny zasięg, ta zamrażająca małpka, pod wpływem tych wszystkich upgrade'ów, które ja tutaj mam. O, w ogóle mogę zagrać jeszcze jedno Monkey Village, a to możemy sobie zagrać. Zagrajmy, jeszcze pod to, pewnie. Pod kusę, pod kusę jeszcze zagramy. Madem już nie steruję nawet, bo wydaje mi się, że to nie ma sensu, a i tak z takim opóźnieniem to nie za wiele da. O, mogę jeszcze laser postawić. Jeszcze, pewnie, dołożymy. Ja też mam straszne lagi, jakby was to ciekawiło. Oj, chyba pod środkową ścieżkę się idzie, ale to nie ma znaczenia. Let's go z laserem. O, mega laguje, no mega laguje. A gwarantuję wam, że kompa słabego nie mam. No ale wiecie jak jest, tyle skilli. O, widzę, że Blunarius już pokonał tę pierwszą taką pętelkę.
No ale już ma poniżej połowy HP, 17 milionów życia, więc dosłownie jest to kwestia, no jesteśmy na wygranej pozycji, no co tu dużo mówić. Mada sobie może zlokuje w tym razem w to miejsce. Pyk. Ważne jest to, żeby odpalać skill wioski, on gdzieś tam jest najważniejszy, bo boostuje wszystkie jednostki. No i proszę bardzo, 14 milionów życia, powolutku, powolutku. Świątynia cały czas atakuje. Przypominam, warto iść pod środkowy upgrade, pod Epic Range'a, dzięki temu mamy tu zasięg praktycznie na całą mapę. Sami zresztą widzicie, ważne jest też to, żeby ona była zboostowana tym ultra boostem. Ej, w ogóle też na to można overclocka rzucać. O, widzicie, co jakiś czas się na to też overclock rzuca. Spoko. 10 milionów życia, więc została nam 1/4. Na pewno do zrobienia. Na pewno do zrobienia. 9 milionów. Lecimy jak buza. Lecimy jak buza. Widać mniej więcej po świątyni w ogóle, gdzie jest Blunarius. Zobaczcie, 370 tysięcy zarobiłem dzięki tej świątyni. To jest naprawdę sporo. Niektóre jednostki to tu widzę nie będą miały okazji zaatakować, nie? Na przykład ta armata. Bo jest po prostu tak z tyłu, że nic tutaj nie dolatuje. A to ciekawe, bo wiecie, Blunarius to nie jest tak, on rozrzuca jednak te sterowce, nie? Tak jak widzicie, trochę tak rozrzuca po całej mapie, ale widzę, że od razu na spajkach się rozbijają. No w końcu, co by nie mówić, jest tutaj piąty tier spajków. Więc nie można tego ignorować, to na pewno. My już jesteśmy praktycznie na finiszu, 3 miliony życia. To chyba tyle, ile ma piąty tier na podstawowym Blunariusie. Chyba ma 3,5 albo 3 miliony, nie pamiętam. Także no, możemy zobaczyć, jakby nam poszło z podstawowym Blunariusem. Z taką defensywą, jaką tutaj mamy. 1 500 000 życia, no już poniżej ćwierciu miliona. Znaczy nie ćwierć miliona, co ja mówię? Jakie ćwierć? Ta, ćwierć to jest 250 tysięcy. Teraz jest poniżej ćwierć. No i mamy to. Nawet do połowy nie dotarł. Nawet do połowy. Więc gdybym miał na tej mapie i 80 milionów życia, to prawdopodobnie dalibyśmy radę. No i co, spoko, 36 milionów przebić ma świątynia. No ja już go zrobiłem, więc niestety nie ma nagród, ale udało się zrobić. Moi drodzy, ode mnie to tyle. Dzisiaj naprawdę wyszedł długi odcinek. Znaczy widzę na nagraniu surowego materiału jest godzina. Mam nadzieję, że wam to zetnę jakoś do 30 minut, no ale zobaczymy. Ode mnie to tyle, bardzo wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że wam również się uda. Do usłyszenia, cześć!